Krzysztof Konkolewski, pisarz i reportażysta, urodzony w 1930 roku w rodzinie ziemiańskiej, wykładowca na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, twórca reportażu psychologicznego. Sławę przyniosły mu wywiady ze zbrodniarzami hitlerowskimi Co u pana słychać?, reportaż o Romanie Polańskim Jak umierają nieśmiertelni?, wywiad Rzeka z Melchiorem Wańkowiczem Wańkowicz krzepi. W 1982 roku porzucił reportaż dla beletrystyki. Mistrzu, zawsze całe życie marzyłem, żebym pan podpisał. To pan tak. Śmieszne, że człowiek odrzuca okres swojego życia jakiś, że człowiek zupełnie już się nie identyfikuje z tym, jakby to był inny człowiek, jakiś inny Krzysztof Konkolewski i nagle w wieku powiedzmy 48 lat debiutuje się. Czy wy nie widzicie, że to jest wspaniałe dla mnie? Czy to nie jest dla was ciekawe? Czy koniecznie trzeba iść całe życie, ponieważ tam ktoś mnie rozpoznaje jako tego, to ja mam słuchać tych ludzi i dalej być takim, żeby oni mnie kochali czy lubili? A jak oni mnie lubią tylko takiego, to niech ich piorą strzeli z ich lubieniem, nic mnie nie obchodzi. Zostawiam ich na boku, idę swoją drogą. Wyście powinni mnie podziwiać jako szaleńca, czy może kogoś nie w pełni rozumu, który rzucił wszystko i poszedł za jakimś głosem właśnie przeznaczenia i poszedł swoją nową drogą. Znaczy się, zawsze człowiekowi czegoś brakuje. Ja stwierdziłem, że mnie tego brakuje i poszedłem tą drogą. Więc mnie pogarda czy poczucie wyższości wobec mnie zupełnie nie dotyka. Natomiast nienawidzę egalitaryzmu. Znaczy nie znoszę tych ludzi, którzy czują się równymi ze wszystkimi. Jeśli ktoś się czuje ode mnie wyższy, to ja go bardziej lubię i szanuję, niż jeśli się czuje równy ze mną. To jest może okropne, co powiedziałem, ale uważam, że ci ludzie, którzy łudzą się, że wszyscy ludzie są jednakowi, to są najstraszliwsi ludzie naszych czasów. To jest ten rak ludzkości. Ja jestem taki sam jak ty. Zamiast podziwiać siebie za to, że jest się innym, że jest się niepowtarzalnym, ten człowiek mówi, ja jestem taki sam jak ty się nie wywyższaj, ty jesteś zerem, takim samym zerem jak ja w domyśle. I często pogarda jest oznaką samopogardy. Więc dlatego, jeśli mną gardzono jako reportażystą, to ja widziałem w tym zawsze element autopogardy gardzących. I mnie to nie obchodziło. A dziś gardzą mną jako idiotą, który miał dobry kawałek chleba i miał łatwość działania w tej dziedzinie i porzucił to. Ale dla mnie to jest właśnie, ja bym nie chciał tego nazwać zabawą, bo życie ma swoją tragiczną stronę i zabawową jednocześnie. Bo jeśli ktoś nie widzi w życiu zabawy, nie gry, bo to jest wielki błąd nazywanie życie grą, bo tu nie ma reguł, nie ma żadnych reguł, a gra to jest rzecz prosta, jest wiadomo jak grać. Natomiast życie jest zabawą, ponieważ musimy ciągłe rozrywki tworzyć dla siebie, żeby to życie nie przynosiło nam ani ułamka sekundy nudy. Według mojej teorii na przykład sny stworzone zostały po to, żeby człowiek się nie nudził śpiąc, bo nuda by go obudziła. Więc dlatego właśnie pędzimy samochodem, wpadamy w poślizg we śnie. I czym są gwałtowniejsze sny, tym głębiej śpimy. I uważam, że istnieje przekleństwo nieszczęśliwego dzieciństwa i przekleństwo szczęśliwego dzieciństwa. Nie ma dzieciństwa, które by człowiekowi młodemu czy dojrzałemu przyniosło cokolwiek poza
pewnym wiecznym nieukojeniem, tak bym to określił. Także dla tych, którzy cierpią, bo mieli źle w dzieciństwie, jest ta pociecha, że ci, którzy mieli dobrze, już nigdy nie mają dobrze. Dlatego, że na przykład w moim życiu nigdy nie będę tak szczęśliwy, jak byłem w dzieciństwie. Każde życie w pewien sposób jest przegrane i ono jest przegrane w dzieciństwie. Pochodzę z rodziny, marksiści mówią poszlacheckiej, ale mnie ciągle wszyscy korygują, żeby tego słowa nie używać, że szlachta to jest rzecz niezmienna, znaczy, że zawsze się jest szlachcicem, niezależnie od tego, czy czerwoni są wokoło, czy nie. Ale ja uważam z kolei, że szlachectwo w każdym pokoleniu zdobywa się na nowo i że jest śmieszne mówienie o czymś takim. To był świat, jakiego już zupełnie nie ma. Znaczy świat, w którym wszystko było jak gdyby wokół ogniska niewidzialnego, prawda? Jakaś troska tych służących, wzajemna miłość między, powiedzmy, tą służbą a państwem, wreszcie silne więzy rodzinne, silne więzy przyjacielskie. Więc mój ojciec zgłosił się na ochotnika, żeby walczyć w 1939 roku, ale miał już 45 lat i po prostu śmiali się, to były wtedy pod tym komendą uzupełnień, ale nagle dowódcą obrony Warszawy został jego kolega z czasów młodości, z walk w latach 18-21, generał Czuma. I on przez protekcję, mój ojciec, dostał się na stanowisko porucznika do specjalnych poruczeń, czy tam jakiegoś dowódcę patrolu oficerskiego. Zginął 17 września. Moja matka była dla mnie, jakby to powiedzieć, takim wszechświatem, który konkurował z wszechświatem.